Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa. Przed mikrofonem Aneta Pieńkowska, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Jarosław Kowalik, Radomski Samorząd Obywatelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym, abyśmy skomentowali wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Znamy już te oficjalne wyniki, jeżeli chodzi o okręg numer 5 województwa mazowieckie, tą regionalną część bez Warszawy. Okazuje się, że w tej regionalnej części wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, drugie miejsce Koalicja Obywatelska, odwrotnie niż ogólnopolskie wyniki, bo tam Koalicja Obywatelska na pierwszym miejscu, a na drugim Prawo i Sprawiedliwość, na trzecim Konfederacja. Jak pan odczytuje te wyniki? Zacznę może od gratulacji z okazji 5. urodzin radia. Bardzo dziękujemy. A pani jako 25-latka pewnie będzie obchodziła 55. urodziny radia. Także pani i całej redakcji życzę i gratuluję. Dziękujemy serdecznie. No, wracając do wyników, no zaskoczenie mnie są. Nieco frekwencja, rzeczywiście dobra frekwencja w tak. miarę jak na te wybory zaskoczyła. No, wyniki, ponad 40% frekwencji. 40% to jest niezły wynik, bo wszyscy spodziewali się frekwencji około 30%. No, na konkretne wyniki, kto się dostał, kto nie, w tych mniejszych komitetach będziemy jeszcze musieli chwilę zaczekać, bo ważą się losy jeszcze i w Warszawie co do Konfederacji, bo wiadomo, kto wszedł z tych dwóch głównych komitetów, natomiast z pozostałych zobaczymy. No, zaskoczenia wielkiego nie ma, jeżeli chodzi w ogóle o wyniki wyborcze. Że są te dwie siły polityczne, tak, które tak, dominują. Tak, natomiast najistotniejsze jest co innego. Jaki jest skład w ogóle nowego Parlamentu Europejskiego? Bo koalicja, która do tej pory rządziła i wybierała Komisję Europejską z panią przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen, ta koalicja się umocniła, ma ponad 400 mandatów, a to oznacza, że ten trend, który był do tej pory forsowany w Unii Europejskiej, będzie utrzymany, a co za tym idzie, Europa będzie skansenem gospodarczym niestety na skalę światową i to jest niepokojąca i wręcz przykra wiadomość, że tutaj się nic nie zmieni, natomiast te obietnice, które były do tej pory, że coś tam zmienimy i tak dalej, nie. To jest tak jak w koalicji rządowej, prawda? Jest program rządu, ma do tego koalicję większościową w parlamencie polskim, bo to daje jako przykład, no i tak będzie się tak samo działo w Parlamencie Europejskim. Ubiegł pan moje pytanie, bo dokładnie o to chciałam zapytać, bo słyszeliśmy w tej kampanii wyborczej obietnice dotyczące i tego paktu migracyjnego, i dyrektyw budynkowych, i Zielonego Ładu, że będą zmiany, że będą, jeżeli chodzi o Zielony Ład, uwzględnione postulaty rolników, jeżeli chodzi o dyrektywę, to wcale nie będzie tak wyglądało strasznie, jak nam to Unia Europejska malowała, a jeśli chodzi o pakt migracyjny, to że nie będziemy musieli przyjmować migrantów. Myśli pan, że te obietnice składane przez polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy te wybory wygrali, będą pokryte czy nie? To są trzecie z rzędu wybory. I w każdej kampanii wyborczej słyszeliśmy nie takie rzeczy i nie takie obietnice nam składano. Tak jak mówię, większość ma dotychczasowy układ i nie sądzę, żeby tych 21 parlamentarzystów z Platformy było w stanie zmienić trend czy nurt cały w koalicji rządowej w Unii Europejskiej. Jeżeli mają takie prerogatywy, że tak powiem, gospodarcze i tak dalej, no to ta linia będzie utrzymana i tutaj 20 paru na pewno tego nic nie zmieni. Czy będzie łatwiej pozyskiwać pieniądze? Czy będą te pieniądze, bo to też było o jedno z obietnic? To nie zależy od parlamentarzystów. Są konkursy, są konkretne programy i w tych programach uczestniczymy i będziemy uczestniczyć. Natomiast co innego jest istotne, w którą stronę gospodarczo pójdzie Unia Europejska, a z tego co widać będzie szła dalej tą samą drogą i ten pakt migracyjny będzie obowiązywał. Jak on będzie skutecznie egzekwowany na Polsce, to zobaczymy. Zobaczymy, czy tutaj pan premier rzeczywiście ma taką siłę, żeby coś tutaj na nas, że tak powiem, zaoszczędzić, czy też nie. Natomiast gospodarczo, no, będziemy dalej brnąć w to szaleństwo europejskie. No i tak jak mówię, świat pójdzie do przodu, a my będziemy się tam bawić w różne rzeczy, które, no, za które wszyscy płacimy, bo przecież najdroższa energia elektryczna, najdroższy gaz w Europie, w Unii Europejskiej, prawda? To wszystko się przekłada na miejsca pracy, bo już dzisiaj widzimy, jak firmy
firmy się zwijają, zwolnienia grupowe i tak dalej, to wszystko koszty, bo działalność gospodarcza musi się opłacać. Jeżeli się nie opłaca, to się zamyka tą działalność, przenosi się tam, gdzie się opłaca. I te firmy ewakuują się z terenu Polski, z terenu Unii Europejskiej, bo jest za drogo. Zwyczajnie przegrywamy kosztami z innymi krajami, gdzie jest naprawdę wolna gospodarka. Wybory wyborami, ale żyć trzeba dalej, jakby to krótko podsumować, więc chciałabym zapytać o projekty, które realizuje Radomski Samorząd Obywatelski, które są od już dłuższego czasu dla pana ważne i o które pan zabiega. Najpierw pomnik radomskich lotników Iskry na rondzie Narodowych Sił Zbrojnych. Zbieracie pieniądze. Kiedy ten pomnik może powstać? Bo koszty, tak jak pan powiedział, cały czas rosną. Cały czas Początkowo rosną, szacunki były inne, dzisiaj są zupełnie inne. No, wszystko drożeje, niestety, tak. No, ten projekt jest bardzo wymagający, bardzo kosztowny, ponieważ trwają jeszcze zmiany w zarządach fundacji, do których wcześniej się zwracaliśmy, ale nie zdążyliśmy uzyskać wsparcia. W tej chwili od nowa będziemy pisali wnioski. No, ten proces wymiany kadr trwa, więc chwilę jeszcze będziemy musieli zaczekać. Myślę, że teraz już po tej kampanii wyborczej ta sytuacja się ustabilizuje i te zmiany już dobiegną końca. W związku z czym wystąpimy ponownie do tych fundacji o wsparcie finansowe, dlatego że no, radomskimi siłami nie jesteśmy tego w stanie zrobić, bo firmy radomskie no, niestety nie kwitną w tej chwili przez koszty, o których mówiłem właśnie, walczą o przetrwanie wręcz, więc trudno. Aczkolwiek to wsparcie, które mamy od radomskich firm jednak mimo wszystko, choć niewielkie, ale mamy, za które bardzo serdecznie tym firmom, tym przedsiębiorcom dziękuję w tym miejscu. Natomiast zobaczymy, jak długo ten proces, mam nadzieję, że krótko, ale potrwa i będziemy chcieli te prace wznowić na szerszą skalę, bo samoloty cały czas przygotowujemy. No teraz pogoda jest niestabilna, ale w przyszłym tygodniu ma się już na tyle ustabilizować, że będziemy, ponieważ samoloty stoją pod chmurką, będziemy mogli przystąpić ponownie do prac, przygotowywać do malowania, bo chcemy być może jeszcze w czerwcu, a być może na początku lipca, tak jak mówię, wszystko zależy od pogody, będziemy chcieli już przystąpić do malowania. To jest dość trudna sprawa, bo trzeba poza tym zabezpieczyć jeszcze te samoloty, one będą pod chmurką tam przecież, prawda, sobie na tych wysięgnikach. Kiedy może być ta wyczekiwana chwila wielkiego finału, czyli ustawienia tej instalacji na rondzie Narodowych Sił Zbrojnych? Czy to być może uda się zrobić to w przyszłym roku przed W przyszłym roku na pewno. Ja myślę, że taki dzisiejszy termin, do którego się przymierzamy, to jest święto naszej 42. bazy w kwietniu i na kwiecień właśnie szykujemy się, żeby to otworzyć. Jeżeli się nie uda w kwietniu, to na pewno w lato przed Erszą z całą pewnością już dopniemy dzieła. Czyli można powiedzieć, że prace zaawansowane. To kolejna sprawa, czy jesteśmy bliżej odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu, czy porzucacie nadzieję, czy nie porzucacie jako Radomski Samorząd Obywatelski, bo to też bardzo kosztowny projekt i tu potrzebne są dużo większe pieniądze. To akurat ten projekt jest na dobrej drodze, wydaje się, bo pani minister Żelazowska, która gościła przed 2 tygodniami w Radomiu, zapewniła, że pieniądze na rewitalizację zamku są, tylko trzeba po prostu o nie wystąpić. No, w Radzie Miejskiej mamy dość dużą koalicję właśnie w sprawie zamku, radni są za. No, kwestia właśnie, pan prezydent no, tutaj musi przejąć tą wiodącą rolę i wystąpić zwyczajnie o środki, bo nikt tego za prezydenta nie zrobi zwyczajnie. Natomiast jest duża szansa na to, żeby i na przeniesienie własności, bo ta jest kluczowa, te środki się znalazły w budżecie ministerstwa, jak również na samą rewitalizację. Przypomnę tylko, że od kilku lat mamy już podpisane przecież porozumienie z panem Szorkim Struzikiem, że ten również dołoży się do tej rewitalizacji. Wcześniejsze deklaracje też były z ministerstwa. No,
Cieszymy się, że pani minister Żelazowska podchwyciła temat i jest za. No, tak jak mówię, kwestia wystąpienia teraz o te środki, o co będziemy zabiegać, czy nawet już zabiegamy, żeby jak najszybciej ten temat z miejsca ruszył. No, teraz byli wszyscy zajęci kampanią. Myślę, że zaraz po już będą konkrety. To na koniec bardzo krótko jednym zdaniem. Czy nadal uważa pan, że należy zacieśniać współpracę, czy walczyć o współpracę pomiędzy Radomiem a Krakowem, oczywiście w kontekście utworzenia nowego województwa? Kielcami. Kielcami. Oczywiście, że tak. No, to jest dla Radomia ogromna szansa na to, żebyśmy mocno przyspieszyli. No, w województwie mazowieckim jesteśmy traktowani jak traktowani. Tutaj Warszawy nikt nie przebije oczywiście, w związku z czym tej stołeczności na pewno przy Warszawie nie będziemy w żaden sposób mieli. Te wszystkie obietnice, że to może przeniesiemy stolicę do Radomia czy tam Filina, nie. Jedyna szansa na odzyskanie statusu miasta wojewódzkiego to jest właśnie w województwie staropolskim, łącznie z Kielcami, gdzie podzielimy wtedy wojewodę i marszałka na te dwa miasta, z tym, że urząd wicemarszałka czy wicewojewody będzie w drugim mieście, prawda? Tak, żeby po prostu te szanse nasze wzrosły. Zobaczmy zresztą, jak Kielce się rozwinęły przez ten okres, prawda? Kiedy są przez miasto wojewódzkie. Tak, przez te 25 lat, a gdzie Radom został, prawda? Wystarczy przejść się po ulicach, czy przejechać przez miasto i to widać gołym okiem. Już nie mówię o szkolnictwie wyższym, o centralnych instytutach, instytucjach i tak dalej, i tak dalej. No, zostaliśmy rzeczywiście miastem zaściankowym, powiatowym i nic nie wskazuje na to, żeby w tym układzie, który obecnie jest, żeby coś się zmieniło na lepsze dla Radomia. Na lepsze się zmieni wtedy, kiedy wywalczymy zmianę granic administracyjnych województw. No, Kielce mają też w tym interes, bo obawiają się mocno, to wiem po prostu od tych ludzi, od tych polityków z Kielc, którzy też tam zabiegają o ten projekt, że będą wchłonięci przez województwo małopolskie, że po prostu Kraków ich wchłonie i będą na tym samym poziomie ten sam status mieli w Kielcach, co my mamy teraz, miasta zwyczajnie powiatowego. Tego Kielczanie się też obawiają, natomiast jeżeli połączymy tu siły w jeden duży region staropolski, to i gospodarczo, i pod każdym innym względem wygramy, a dla Radomia to jest tylko zysk. Tutaj nic nie tracimy, tylko zyskamy i w Kielcach też o tym wiedzą, w związku z czym chętnie z nami rozmawiają na ten temat. I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozytywnie, optymistycznie na koniec Jarosław Kowalik, Radomski Samorząd Obywatelski. Dziękuję bardzo. Radio Radom 87,7.